Siema Hejos, taka piękna pogoda dzisiaj leje, a my tutaj z ekipą Paweł i Kacper i Bleką na Biały Bór lecimy. Przez chwilę przestało padać, no ale teraz znowu leje. Ale będzie dobrze, na Białym Borze ma nie padać podobno. Lecimy wielkim takim, to nie jest bus, co to jest? Bus, ale plandeka. Bus plandeka. Nas jest trzech, a mamy dwa kłady tylko. Czyli Kacper będziesz vlogi kręcił. Za Kubę. Pasuje ci? No Kuby nie ma, nie? No, my już dojeżdżamy. Deszcz nadal pada. Nie wiem jak to będzie. A tutaj nadal rozbiórka drogi na Biały Bór. Także kto jedzie, no to informuję, że jest wahadłowy ruch. A muszę wam powiedzieć, że Pawła Raptor zyskał moc. Będziemy go właśnie testować. Została wgrana porządna mapa, taka jak powinna być, podbigana. No, będzie się działo. Paweł mówił nawet, że da mi się golnąć. Będzie się działo. Patrzcie, my już dojeżdżamy. Zaraz będziemy pewno kręcić w prawo. A patrz, jaka kolejka, dobrze, że pojechałeś, ty. No, dobra. No, szok. I to jest naprawdę tutaj na długo stania. Bo co, oni jeszcze z wakacji wracają, czy jak? Nie wiem. O, no, już wjeżdżamy. Właśnie tu jest ten zakręt w prawo. I zaraz będzie widać górę. No, już tam, gdzie tam samochody jadą, to już będzie widać górę po lewej. To już się Kacper nastaw. Wiecie co, syf? O, no macie, hało, widzisz? To weź wstań wyżej. Już są na kurze chyba ten. Kłady. Wieści, no. Wygląda jak kropaczki takie malutkie, te kłady. A może to krzaki są? Nie, tam jeżdżą, bo widzisz, pak jeżdżą. O, podjeżdżają teraz. Aha. Tu, na lewo. Szczarny bus tam jest. Tutaj, tylko nie mamy miejsca. Siema. Cześć. O, siemano. Siemano. Cześć. Siema. Cześć, witam. Chcesz wlepę? Dawaj. Przyda pięknie. Się, nie? Pewnie, że tak. Ho! Siema. Siema. Siema, kopę lat, byki, kurde. Co, dawno nie jeździłeś, co? I chuj, już pojeździł. A co się stało? Wjechał 10 razy i się chuj skończyła. No bo siema, też dawno nie jeździłeś. Co się skończyło? Prąd i nie, i chuj wie to. Prąd to nie problem. To nie problem, ale coś nie chce odpalić. A kręci? No już nie. Może piachu dostała? Nie, no, nie słabe akumulator. Wyciskany aku. Nie macie kabli czasami? Nie sprawdzę, ale chyba nie. Może tu mają. Pytałeś? Nie macie czasami chłopaki kabli? Nie, tu za mamy jeden. Ja otworzę ten bakiet, a można go napycha jeszcze spróbować. No napycha. Ale co, jaki objaw? Był, że ci zgas? Zgas i chuj. Jakby świetla się skończyła. Ale nie mamy tu w ogóle do kurwa dojścia do świecy, nie? Nie wykręcimy jej. Jak coś to mamy kabel. Jak coś to jest kabel. Na pół. Przetniemy go na pół i od ci go tam przytrzymam przy akumulatorze. Krzychu ma pomysł. Świeca nie mogła się, Jerry, skończyć. Czemu? No bo nie. No za świeży sprzęt. Taka świeca to wytrzymuje. A jest na luzie czy na biegu? Na biegu.
weź Maciek ten. Dobra. Daj mi. Stoi. A? Stoi. Nie rób. Nie rób. To nie rozrusznik. Weź jeszcze raz. Weź usiądź. Do tego siedzenia na tej piątce cię przepompowało. Maciek. No na sprzęgle, no. I teraz pójdź. Ruszył się. Ruszył się. No to kłamy. Nie no, dawaj kable, jebniemy i pójdź. Tak? Krzychu przygotowany. To jest tylko sprzęgło, kurwa. A Tomek by im pisał, nie, na czacie, że mówi, łowi ryby i słyszy Jerego na górce, bo to jest 4 km i po głosie poznał. To jest bardzo dużo osób, nie da się jechać. Nie? Nie, bo tylko... Aha. Minus ci dotknie. Minus ci dotknie. Nie no, ja dam radę, Maciek. I na sprzęgle. Sprzęgło. No. Chodzi. Tak, ale nie odpala, nie? A paliwo masz? Jest. Mhm. Pół baku pola. Ja bym... To jakby świeca nie było, nie? No spróbuj. Dziwne, no? Daję na świecę, kurwa, nie? No, nie można tego rozkręcić. Rozkręciliśmy, ale faję nie wyciągniesz. I klucza nie mamy. I klucza, bo nawet nie mamy do świecy. To był kurwa taki długi klucz. No, 18 chyba, nie? Albo będzie to mało, świeca. No, raczej za mało. No to może tam jak pojedziemy, to się popytamy. Może ktoś na pewno ma narzędzia. Na pewno mają do świecać. Bo kręcić kręcił, no to radny nie stoi. Bo no to nie, no to uratowany jesteś. Bo mi się wydaje, że świeca jeba, nie? Tyle nie było jeżdżone, teraz kurwa żeś dojebał parę podjazdów i kurwa jeba, nie? Mogło się skończyć. To będę szukał na żwirowni klucza do świecy, dobra? A fajki dlaczego nie można ściągnąć, mówisz? Rama przeszkadza. Jakiegoś machera znajdziemy. Jerry! Masz! Szanse się zwiększają. Ja zadzwonię i się dowiem, dobra? Jak fajkę, no to idę dzwonić. To Pawłowi pomogę kłady jeszcze ściągnąć. I co? Nie dam rady. Fajkę wyjęliśmy, ale nie ma takiego klucza. No to będę jak pojadę, ale poczekaj. A słuchaj, a jakby to zobaczyć, jak tutaj to paliwo, bo tu gdzieś jest też taki mały filterek, wiesz? Tu, w tym wężyku. Może po prostu jest, zapchał się ten filterek. Wszystko nowe. Wiesz o co chodzi? I zobaczyć jak będzie odpalał na te kable, czy w ogóle podaje, nie? Nie, to uważaj.
ja jak pojadę tam, to popytam, może ktoś mi pożyczy taki klucz typowo do świec. No i tak się nic z nim nie zrobi na razie, trzeba... Dobra, chuj tam, skręcamy się. Nie skręcaj, no zobaczymy jak dostanę taki klucz od motocykla. Długi, typowy. No na pewno ktoś musi mieć. Masz garniaczka? Co? Masz garniaka? No tam. Tak? No.